Drodzy harcerze, szanowni państwo tu obecni, spotykamy się dziś, by uczcić jedno z najważniejszych wydarzeń naszej historii – Dzień Odzyskania Niepodległości. To dzień, w którym celebrujemy odrodzenie naszej ojczyzny, dzień, który przypomina nam o dążeniu naszych przodków do wolności, o ich odwadze, determinacji i miłości do Polski, dzień, w którym oddajemy hołd naszym bohaterom, którzy zapłacili najwyższą cenę, by ich dzieci, wnuki i przyszłe pokolenia mogli być Polakami i żyć w wolnej Polsce. Dzień, który przypomina nam, jak wielką wartość ma niepodległość i jak ważne jest, by ją pielęgnować. 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach zaborów na nowo pojawiła się na mapach Europy i świata. Dla wielu, którzy walczyli o niepodległość, był to moment spełnionych marzeń, wyraz nie tylko zwycięstwa militarnego, ale i moralnego. Był to dzień, w którym naród polski, pomimo wszelkich trudności, po pokonaniu zaborczych mocarstw i po wielu latach znoju, odzyskał swoją suwerenność, odzyskał swoją tożsamość. Niepodległość nie była jednak darem, który spadł nam z nieba. To wielki dar pracy i krwi naszych przodków. Listopada jest dniem, który szczególnie skłania nas do refleksji nad ojczyzną i patriotyzmem. Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim, którzy z miłości do ojczyzny poświęcili swoje życie, abyśmy mogli żyć w niepodległej Polsce. Dzisiaj wraz z mieszkańcami powiatu łonieckiego udaliśmy się do Warszawy, aby przez udział w Marszu Niepodległości celebrować to ważne święto. Wierzę, że obchody 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zarówno w Mońkach, jak i w całej Polsce zjednoczy wspólny duch patriotyzmu i wdzięczności za odzyskaną wolność. Świętujmy razem i cieszmy się wolnością, pamiętając o przeszłości i bohaterach, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Z okazji tego wyjątkowego święta życzę udanego wspólnego świętowania. Niech będzie to czas, który napełni nas dumą z naszej historii, zjednoczy we wspólnej trosce o przyszłość Polski i przypomni, jak ważne są wartości Bóg, honor, ojczyzna. Cześć i chwała bohaterom. Podpisany Rafał Supiński, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dni temu zadano mi pytanie, co z tą Polską jest nie tak? Dlaczego przez 123 lata nie mogliśmy odzyskać niepodległości? To pytanie, odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona, ale zarazem bardzo prosta. Pierwsza część tej odpowiedzi to nasz charakter narodowy. Dzisiaj, jak już i słyszeliśmy w czasie homilii księdza proboszcza w świętym Albercie, jak też w czasie przemówienia pani starosty, to jest nasz charakter narodowy, nasza zdolność do kłótni, do sporów, do tego, nie na darmo jest powiedzenie, gdzie dwóch Polaków, tam trzy poglądy. I właśnie w XVIII wieku nasi trzej sąsiedzi, Rosja, Austria i Prusy, wykorzystały to nasze wewnętrzne skłócenie, nasze uciekanie się o pomoc do obcych w sporach i dokonały rozbioru Polski. A przy tym tłumaczyli to dla nas, że to jest dla naszego dobra, bo Polska jest chorym człowiekiem Europy. Bo chory człowiek sam nie potrafi funkcjonować, potrzebuje opieki. Było to bardzo krzywdzące, ale w pewnym sensie też i bardzo prawdziwe. Bardzo ważną cechą w narodzie jest zgoda. Jeżeli nie ma tej zgody, to mamy po prostu to, co mamy. Dzisiaj w Europie pachnie prochem. Po raz pierwszy od wielu lat czuć, że grozi nam wojna. Wojna toczy się za naszą granicą. Zdarza się też, że nad terytorium państwa polskiego latają obce rakiety, które mogą nam zagrozić. Także też musimy pamiętać o tej jedności. Pani tutaj starościna już pani starosta wspomniała o tym, że dwaj odwieczni wrogowie, Józef Piłsudski i Roman Dmowski, w obliczu, że można walczyć o Polskę, się pogodzili. Tych panów dzieliło wszystko. Pogląd, jak ma wyglądać Polska, jak ma zostać zorganizowana. Ba, dzieliła ich miłość do tej samej kobiety. Omal się o nią nie strzelali.